co one, czy widzisz, co na przykład ty zyskasz i co twoja rodzina zyska? Mhm. Czas, bliskość, znanie siebie, poznanie siebie? No to jest najtrudniejsze i to jest niewygodne, kochany. To jest właśnie. Ludzie nie chcą rozmawiać o trudnych rzeczach. To jest trudne, ale wiesz... Lepiej schować głowę w telefon, czy znowu iść na kolejne zakupy, spędzić tam czas, niż po prostu usiąść, powiedzieć, że wkurza mnie, że ze mną nie spędzasz czasu, albo że tego nie zrobiliśmy. Wiesz, to jest trudne. Do esencji życia, nie? Jakby ona jest, wiesz... Każdy się mierzy, każdy ma swoje cienie, ale mało kto chce o tym rozmawiać, więc wszyscy uciekamy od tego po prostu. Bo to jest najtrudniejsze, nie? Wojciech Grzędziński. Tak, Wojciech Grzędziński jest tutaj moim gościem. Ja bym cię chciał przedstawić, ale myślę, że najfajniej będzie, jak się powiesz, po prostu sam odpowiesz na pytanie, kim jesteś. Fotografem. Człowiekiem. Staram się być. A w tym ludzkim wymiarze, tam gdzie teraz ostatnio bywasz, to jak to jest? Wiesz, zależy o co pytasz, bo to jest tak wielowymiarowa przestrzeń, której nie da się ująć w jednym zdaniu, w jednym... Każda próba krótkiego określenia będzie spłyceniem rzeczywistości, bo z jednej strony masz ocean cierpienia tak naprawdę i niewyobrażalne historie, które się dzieją właśnie na tej przestrzeni zadawania drugiej osobie cierpienia, bólu, smutku, niszczenia drugiego człowieka, a z drugiej strony masz ogromną pomoc, ogromną dobroć, widzisz najlepsze cechy człowieka, najlepsze cechy ludzkie, widzisz jedność ludzi, którzy nie zostawiają innych samym sobie. Widzisz oczywiście ludzi, którzy starają się w to wszystko przeżyć i jak najmniej się angażować, ale też takich, którzy próbują na tym zarobić jak najwięcej swojego, więc jakby to spektrum tego, co się dzieje, jest tak różne, jest tak duże, że ciężko to, wiesz, zamknąć. Mm-hmm. W jednym słowie, zdaniem, nie ma nawet takich możliwości. Absolutnie nie. Może to będzie brutalne, co powiem, ale wyglądasz na cholernie zmęczonego. Jestem. To nie jest brutalne, widzę, mam lustro w domu, jestem cholernie zmęczony. Ale po prostu... Tak, że mam wrażenie, że to, co masz na sobie, to też masz w sobie i to pewnie jest też z tego powodu, co tam oglądasz. Co ci tam cię ciągnie, powiedz mi? To nie jest pierwszy konflikt, w którym uczestniczysz. To nie jest też coś, co mnie ciągnie, bo to jest, uważam, cholernie ważna historia do opowiedzenia i to jest o tyle istotne, że już, znaczy, poza tym czynnikiem ludzkim, to jest konflikt, który przewartościuje nasz świat. I mam wrażenie, że po tej wojnie my już nie wrócimy do tego świata, który znamy. Wiele osób tak mówiło po COVID-zie, ale to jest przeorientowanie geopolityczne świata. I będziemy mieli zupełnie inny układ sił. W Polsce nie patrzymy wielowymiarowo, mam wrażenie. Jesteśmy strasznie zafiksowani na nasze podwórko, które jest dramatyczne, tak? I może też dlatego tak na nim jesteśmy skupieni. Ale nie widzimy tego, że my jesteśmy tylko na planszy pionkiem, który jest czasami przestawiany przez innych. I bardzo dużo skutków będziemy odczuwać przez wiele, wiele lat. Już odczuwamy, tak? One są cudownie sprzedawane propagandowo nam przez rządzących, ale tych skutków będzie znacznie, znacznie dużo i znacznie na wielu więcej płaszczyznach po prostu będziemy to czuć. I tam będąc w środku po prostu na bieżąco to widzisz, czujesz, jakby masz dotarcie? Widać to z perspektywy. Nawet z perspektywy Ukrainy widać zupełnie inaczej, jak Polska wygląda. Pytanie, tylko prośbę. Jak robię ci zdjęcie, będę wdzięczny, nie powiedziałem ci przed nagraniem, żebyś patrzył się z obiektywu, bo tam tendencja jest, że patrzysz na twarz, bo to oczy ciągną, ale będę tu wdzięczny. Tylko tyle, no. Wiesz co, wydaje mi się, że um,
patrząc z Ukrainy na Polskę, z jednej strony wiesz, widzimy, to ja mam takie wrażenie, że tam będąc, no, teleportuje się jakby te 20-30 lat do lat 90. mniej więcej. I widzę, jaka praca została zrobiona w Polsce. Mm-hmm. Ale też widzę, jak strasznie my zaprzepaszczamy to, co zostało osiągnięte. Okay. I to jest bardzo, bardzo bolesna refleksja. Przynajmniej jakby tak ją czuję. Z drugiej strony widzimy, wiesz, niesamowitą jedność w pomaganiu Polaków, nas, tak? No, jak dzisiaj, mówiłem ci, spotykam sąsiada w piwnicy i nagle mm-hmm. się okazuje, że on ma rodzinę z Dnipro, do którego ja jadę, więc zabieram paczki. Tak? No i to się nie spotyka w skali światowej. Ale tym samym, ale jednocześnie widzisz właśnie to, ile rzeczy w Polsce nie działa, a które na przykład działają w Ukrainie. W takiej skali zwykłego, prostego życia i niekomplikowania życia sobie nawzajem. Okej. Okay. W sumie nie do końca mi odpowiedziałeś, trochę odpowiedziałeś, a może tak nie do końca jestem usatysfakcjonowany. Co cię ciągnie w te konflikty, żeby opowiadać o tym światu? Czy szukasz prawdy? Nie ciągnie cię, bo to słowo inspiruje, tak, bo do tego totalnie nie pasuje, ale... Wiesz, no bo to nie jest twój pierwszy konflikt, wiesz. Nie jest mój pierwszy konflikt. I bo ja się zastanawiam, bo też wiemy o twoich, pamiętasz, historia depresji, w ogóle z czym się mierzymy razem. Więc to jest mi bliskie, jakby mam poczucie, czy to cię umacnia, czy to znowu nie będzie, że ci się to odbije, wiesz. Wiesz, to wiadomo, że to się odbije. To jest w ogóle absolutnie wiadome, natomiast mnie ciągnie. Bo ty jesteś cholernie wrażliwy. Przecież bez tej wrażliwości byś nie widział, nie zauważał tego. Ja domyślam się, mogę czuć tylko, jak patrzysz obrazem, jak łączysz kropki, co z czego wynika. To też jest ta wrażliwość na obraz, na światło, na to, co ludzie robią, mówią i tak dalej. Więc jakby ty chłoniesz moim zdaniem jak gąbka tam, nie? Więc... Wiesz co, chłonę, natomiast mam poczucie, dlaczego to robię i wiem, dlaczego to robię. Jakby nie, wiesz, ja sobie powiedziałem, że nie pojadę na wojnę opowiadać historii wojny, czy opowiadać w ogóle historii cierpienia, jeżeli nie będę miał możliwości szeroko pokazania tej historii, bo bardzo duży wewnętrzny konflikt miałem z samym sobą, jeżdżąc czy fotografując ludzkie cierpienie i fotografując no też te cholernie trudne momenty w życiu moich bohaterów. A później zderzając się z rynkiem fotograficzno-medialnym, medialnym bardziej, który to nawet nie jest to, że nie jest zainteresowany, on po prostu ma w dupie tę historię, nie? Jak to? I no, po prostu, no zobacz, jak wygląda polska prasa, zobacz, jak wygląda większość światowych tytułów, tak? Tak naprawdę to kilka tytułów zaledwie rzeczywiście poświęca czas na historię, na opowiedzenie tych historii, poświęca energię na to, żeby wysłać nam korespondentów, dziennikarzy, żeby wysłać nam też korespondentów, którzy rozumieją specyfikę regionu, że to nie jest podział języka, że ten kraj nie jest podzielony na linii języka, to jest zupełnie gdzie indziej i z czego innego wynika, ale mało jest takich mediów. No, zobacz, z Polski właściwie nie ma stałych korespondentów, poza Piotrkiem Andrusieczko, który de facto, on po prostu mieszka w Kijowie od 12 lat, więc jest trochę stąd, trochę stamtąd, bardziej chyba teraz stamtąd. Nie masz, więc jakby opowiadasz historię, no i po co, tak? Jak musisz wiedzieć, po co to robisz. I gdybym nie miał możliwości opowiadania jej szerzej, to bym tego nie robił, bo bym okłamywał ludzi, którzy mnie wpuszczają do swojego świata, okłamywałbym siebie, po co to robię. A to jest jedna z ważniejszych rzeczy, robiąc tego typu historie, żeby wiedzieć, po co się je robi. No, jakby, wiesz, no, po co się jednak narażasz czasem swoje cztery litery i nie jest to, znaczy musisz to robić w zgodzie z samym sobą po prostu. No. A Washington Post daje ci to? Ma tą możliwość właśnie, że jakby robią ci selekcję, czy faktycznie ufają totalnie jakby twoje materiały? Znaczy wiesz, no, dostają ode mnie materiały. My akurat pracowałem dosyć często teraz, właściwie na wyłączność miałem kontrakt, więc zobaczymy, jak to dalej będzie, bo to też są zmiany, rok się zmienia, budżety i tak dalej. Ale rzeczywiście daje tą możliwość niesamowitej docieralności. Do tego, że wiesz, że
te materiały, te zdjęcia lądują na biurkach ludzi, którzy de facto decydują o pomocy bądź braku pomocy dla Ukrainy. Okay. I to jest bardzo duża docieralność. No tak. I to jest bardzo duża świadomość zmiany, wpływu na rzeczywistość. Jakby moim zdaniem po to się robi te takie fotografie, po to się robi opowieść o wojnie, po to, żeby zmieniać. Ja mam taką, wiesz, refleksję. Ostatnio jechaliśmy pod Chersoniem, przez kompletnie rozwalone wsie, ale też kompletnie praktycznie zrównane z ziemią. Masz wieś, w której żyło 500 osób przed wojną, jeden dom został cały, wszystkie inne są zrównane praktycznie z ziemią, albo przynajmniej podziurawione, bez dachów. Żyją dwie osoby. Jakby, wiesz, mam taką świadomość, że ja nie wiem, jak opowiadać dalej historię wojny, co światowe media, co w ogóle należałoby pokazać, żeby każdy, kto będzie oglądał, to zrozumiał, czym jest wojna. Bo dopóki tego nie dotkniesz, dopóki nie zrozumiesz, że człowiek, który, nie wiem, 40 lat pracował na to, żeby mieć w miarę normalny, spokojny dom i w miarę spokojne, normalne życie w swojej małej ojczyźnie, o którą dbał, o chodnik, o trawnik, o wszystko, i nagle przychodzi sekunda, spada bomba i mu to wszystko zabiera. Nie? Jakby i to jest moment zero, od którego jego życie zaczyna się toczyć od nowa, gdzie on musi albo zdecydować, czy wyjechać z miejsca, z którym całe życie żył, gdzie są groby jego bliskich, gdzie została resztka jego dobytku, który nie wiesz, czy on zostanie, jeżeli ty wyjedziesz. Gdzie masz wyjechać? Wiesz, jakby to się zaczyna dramat, jakby to jest nie myślimy o tym w kategorii mówiąc o wojnie. Myślimy o strzałach, o wybuchach, o tym, co jest takie boom i jakby na czym się media koncentrują. A to nie jest esencja wojny. Esencją wojny jest cierpienie. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał. Daj łapkę w górę, podzielił się komentarzem. A ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Jest dramat zwykłego człowieka, rozłąki rodzin, ludzie, którzy umierają, bo nie mają dostępu do leków, samotność niesamowita. To są historie, których u nas w mediach nie zobaczysz, bo to nie jest boom, bo to nie jest spektakularne, bo to nie jest, wiesz, coś, co nagle się stało. I to jest dla mnie też takie trudne do, A jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Wiesz co, wiem, po co to robię. Jakby jak masz świadomość, po co to robisz, to... Ale oglądasz te ilości cierpienia, jakie oglądasz czasem, no teraz domyślam się, tylko mogę się domyśleć przecież, nie? No okej, może mieć silną psychikę, ale te historie fotografów wojennych, do których jakby należysz, bywają różne, ja ale nie to... Nie jestem fotografem wojennym, no, ja bywam czasami. No to bywasz, wojennych, no okej, okay, ale... Bywam, nie nazwę siebie w ten sposób, okay, nie jeżdżę z konfliktu na konflikt tylko po to, że wiesz, o tam strzelają, nie? Dla mnie jest ważna historia. To Ukraina z jakiego głównego powodu? Bo... Wiesz co, pierwszy raz pojechałem w 2016 roku, to jest pierwsza rzecz, że jakby mam tą kontynuację, więc wiem trochę więcej na temat tego konfliktu niż pewnie przeciętny fotograf, który tam pojechał w pierwszych dniach. Ważna jest to historia, bo to jest u naszych granic. My tego nie czuliśmy przez 8 lat, bo mieliśmy falę uchodźców w 2014, ale umówmy się, to też nie było aż tyle ludzi. To nie były sceny ludzi, którzy nocują, koczują na dworcach, tak? Bo nie mają dokąd pójść. Dopiero wtedy zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, czym jest wojna, tak? Więc też dlatego ta Ukraina, dlatego, bo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje u naszych sąsiadów. A de facto dotyka to nas na co dzień. Zbija mnie to bardzo, powiem ci, znaczy nawet nie ukrywam tego, bo jak myślę tylko sobie, co ty tam robisz, jak patrzę po twoich zdjęciach, jakby mogę tylko się domyśleć, w jakich sytuacjach byłeś, jesteś i tak dalej. Miewasz jakieś takie momenty, że tego nie zrobię? Wiesz co, na zasadzie, znaczy, że to jest nie. Tak, i paradoksalnie to nie są zdjęcia, które jakby mają, wiesz, bo to jest tak, że fotografując przychodzisz z niesamowitym kredytem zaufania, znaczy ludzie ci ufają. I o jednej rzeczy musisz pamiętać, to znaczy świat mediów się potwornie zmienił w przeciągu ostatnich 15 lat. Właściwie jeden post telegramowy
jest w stanie zrobić więcej niż sprzedaż gazety. Więc musisz mieć świadomość tego, że jeżeli że jakby sposób dystrybucji twojej pracy, materiału, reportażu, artykułu dziennikarskiego, to jedna rzecz to jest gazeta, druga rzecz to jest cały internet. I teraz, wiesz, fotografujesz, mam na przykład taką sytuację, dlaczego nie zrobiłem zdjęcia z twarzą ostatnio gościowi, który przyjął rosyjski paszport. Znaleźliśmy człowieka, który przyjął rosyjski paszport, pokazał nam ten rosyjski paszport i on mówi wprost. On ma 60 lat, jest schorowanym człowiekiem, a oni mu obiecali darmowe leki i pensję. Coś, czego nie miał, a musi to mieć. I dlatego to przyjął. I teraz, wiesz, on mi ufa na tyle, że on mówi, ja mam na to, niech mnie rozstrzelają, ja to pierdolę. Wprost. To jest cytat. I teraz tak, mogę zrobić mu zdjęcie z twarzą, gdzie on pokaże mi ten paszport, tak? Mogę zrobić zdjęcie jego paszportu, przefotografować, tam są wszystkie jego dane. Czy dwóch, trzech nawalonych młodzieńców, którzy nie byli w takiej sytuacji, nie rzuci mu koktajlu Mołotowa, może mu rzucić. To jest moja odpowiedzialność, że to zrobiłem. Ten facet nie zrobił tego, bo jest idealistą. On zrobił to, bo chce żyć. I teraz nie jest moją rolą ocenianie go, czy on robił dobrze, czy źle. Czy ja bym się zachował w taki sposób, czy inny. Jakby dopóki tego nie przeżyjesz, nie możesz odmówić jakby człowiekowi prawa do tego, że nie możesz doprowadzić do tego, że ktoś dokona na nim jakiegoś samosądu, czy wymierzy mu sprawiedliwość, bo ty zmienisz tym zdjęciem jego całe życie. Bo może się okazać, że on będzie musiał uciekać stamtąd, a nie ma jak uciekać, nie ma gdzie uciekać. Jakby wracamy do sytuacji, o której mówimy. I teraz zobacz. Jaki ty masz wpływ na to, co się dzieje, nie? To jest w momencie fotografowania, czy też później edycji, bo możesz mu zrobić zdjęcie z twarzą, ale pytanie, czy to zdjęcie pokażesz, tak? Wiesz, kolejna rzecz, która na przykład mnie... to akurat zrobiłem zdjęcie i wysłałem do oceny redakcji. Jakby znali całą sytuację, podeszła do mojej fikserki i do mnie, do Anastazji i do mnie pani. Anastazja z nią rozmawiała, na chwilę odeszła, bo tam brakowało pani jakichś leków, myśmy akurat mieli te leki w samochodzie. I pani mi zaczyna opowiadać, że przyszło do jej domu dwóch rosyjskich żołnierzy i ją zgwałciło. Ja nie jestem pewien, czy ja poprawnie zrozumiałem to, co ona jakby mi komunikuje. Powiedziałem o tym i nagle się okazuje, że tak. I znowuż, pani nie ma problemu z tym, że pokazuje swoją twarz, bo ona chce opowiedzieć tą historię. Na ile to jest jej radzenie sobie z traumą, na ile to jest jej sposób na odreagowanie, na jaka jest moja odpowiedzialność, ona mówi tak, że ona jak najbardziej drugiego dnia powtarza to samo. Jakby i dalej mówi, że oczywiście z twarzą, nie ma problemu. Redakcja zdecydowała i zresztą zgadzam się absolutnie z tą decyzją, że nie pokazujemy jej danych, to znaczy mamy tylko imię, nie pokazujemy jej twarzy. Zrobimy jej również portrety takie, gdzie ona gestykulowała, bo to były portrety podczas rozmowy, gdzie tej twarzy nie widać. Znowuż, żyje w małej społeczności. Będzie miała stygmę tej zgwałconej przez ruskich, tak, przez buriatów. To nie jest moją rolą stygmatyzować i retraumatyzować swoich bohaterów. Moją rolą jest opowiedzieć ich historię w taki sposób, która jest najmniej inwazyjna później w ich życie. Która jest dalej przestrogą, dalej jakby niesie informację, czym jest wojna, co się tam dzieje. I ile tak naprawdę ty masz samego tam robienia zdjęć, nie? Bo zaraz się okaże, że ty po pierwsze... Najmniejsze, wydaje się. Najwięcej to ja siedzę w samochodzie i jadę, nie? Obserwacja, badanie, wszystko. To jest, wiesz, to najwięcej to jest przejazdów, stania, czekania. Tak naprawdę ja fotografuję, wiesz, najmniej czasu w przeciągu dnia. No, nam się zdarzało być w samochodzie 6-8 godzin dziennie przez 2-3 tygodnie longiem. No i tak, jestem po takim okresie cholernie zmęczony, nie? Pierdzielę. A z drugiej strony, raz na jakiś czas fotografujesz konkurs chopinowski. Zdarzało się tam. To trochę faktycznie zupełnie co innego. Ale jak w tym się odnajdujesz? Wiesz, no, ile lat już to robisz? Pamiętasz? Wiesz, to pierwszy konkurs fotografowałem 15 lat temu, 16, coś takiego. To był 2005 rok, 17 lat.
temu. Wiesz, ja w ogóle uwielbiam muzyków, uwielbiam pracę z muzykami. Bardzo to jest strasznie fajnie podglądać ich. Mhm. I ja bardzo lubię pracować w sposób nieinwazyjny i szukać emocji. I to jest właściwie to, też to co jest wspólne z, w ogóle, z, że mnie interesuje człowiek. Mnie interesuje człowiek, który jest zatopiony w emocjach. I te emocje, które są wyzwalane przez muzykę, są niesamowicie mocne. Wręcz nie będę ich porównywał do emocji wyzwalanych przez wojnę, ale to są absolutne uniesienia. I to jest taka część wspólna, która łączy te dwa obszary. To ciekawe właśnie, wiesz, bo miałem takie poczucie, że jakby konkurs szopenowski odbywa się zawsze w tym samym miejscu. W sensie jakby, nie, finał i tak dalej, więc jakby fortepian, miejsce to samo, znasz i tak dalej, tylko zmieniają się ludzie. Tak, ale i ty wiesz, wciąż tam wyłapujesz. Wiesz, to jest czytanie człowieka, tak? No. Bo przy każdym portrecie, czy przy każdej emocji siedzisz, patrzysz na człowieka, patrzysz jak reaguje, kiedy reaguje, jakie są jego charakterystyczne zachowania, gesty, jak wyraża siebie, jak wyraża emocje. Poprzez mowę swojego ciała, tak to powiedzmy, tak? I wiesz, znając to, ucząc się tego człowieka, starasz się uchwycić moment. To tak jak ja teraz obserwuję cały czas ciebie. Tak, no ale wiesz, masz na przykład człowieka, który jest na maksa skoncentrowany i zatapia się w klawiaturę. No i teraz to, co ja mogę zrobić, bo się okaże, że jego wyrażeniem emocji będzie zmarszczka na czole, tak? Tu będzie jakaś kosmiczne ciśnienie będzie na twarzy. Żeby to zrobić, wiem już jaki obiektyw dobrać, wiem jak się ustawić, wiem skąd się ustawić. I jak po cichu robić, też legendy krążą, to, w czym robiłeś, aparaty, jakie pudełka stosowałeś, żeby... Wyciszanie, czy latałeś z jakąś skrzyneczką. Samoróbka, klej, gąbka, tak. No teraz, szczególnie w czasach, kiedy nie było cichych migawek, tak? No teraz są aparaty, które nie dają bandingu i dają możliwość fotografowania po cichu, tak? W ogóle nie słychać, to jest fantastyczny komfort pracy. Ale no, musisz wiedzieć jakby jak się ustawić do tego, bo wiesz, bo aparat to jest sprzęt, tak? To jest, wiesz, no, jeszcze stosujemy, ostatni konkurs, który robiłem z Darkiem Golikiem, poprzedni z Bartkiem Sadowskim i wiesz, tak samo stosowaliśmy aparaty zdalnie sterowane, poustawiane. W tej chwili jeszcze zrobiliśmy krok dalej, czyli zrobiliśmy serwis online. Gdzie po prostu... Że siedzicie sobie w ogóle i klik. Ja wiesz, wybierałem zdjęcia, wysyłałem, edytor przejmował i wszystko działało, nie? I praktycznie w momencie tam 40 minut po końcu występu zdjęcia były na sieci. I zrobiliśmy troszkę serwis sportowy, nie? Ale to tak, to są takie kruczki, które gdzieś fajnie można zastosować. No to korzystanie z nowinek technicznych, to kurczę. Absolutnie, no, oczywiście, czemu nie? Tak, no, świat idzie do przodu, wiesz, to dlaczego z tego nie korzystać? Ale też kochasz portrety, nie? W sensie człowiek, spotkanie, jego historia, tak, to też, bo też wiem, że portretujesz przecież dość dużo, jak masz okazję. Znajomych, krewnych, sąsiadów, tak, to są one. W ogóle wiesz, mam taką... Czym dla ciebie dziś jest portret po latach, kiedy wiesz, wiesz co, to no trochę lat fotografujesz, nie? To zawsze jest spotkanie. Nie? I to jest zawsze... Rozmowa? Ale udaje się to, chęć dowiedzenia się czegoś o drugim człowieku przede wszystkim. Bo wiesz, bo samo spotkanie super, ale uwielbiam takie portrety, które nie są, które są powolne, gdzie się nie śpieszymy, gdzie się znamy czasami, gdzie już zaczynamy sobie ufać. I można, ja mogę troszeczkę opowiedzieć historię osoby właśnie poprzez zdjęcie. I to jest dla mnie najfajniejsze, najfajniejsza część portretu. No. To jest to spotkanie. Mm-hmm. I dowiedzenie się tak. No, bo to właśnie daje mi rozmowa. Tak. Stąd właśnie jak wpadłem na ten pomysł, że mogę tutaj rozmawiać. W sensie to się odbywało zawsze. Kiedy mam ten węższy czas i nie mam tej możliwości, to czuję, że to... Wiesz, no bo to taki... No i zrobisz to zdjęcie. Często masz taki portret w 5 minut, tak? Wiesz, jeżeli jest to osoba publicznie znana, powszechnie znana, to ja bardzo często przeczytam, nie wiem, jeden czy dwa wywiady z taką osobą, albo odsłucham jeden czy dwa wywiady. Żeby coś o niej... Jak się widzimy przez te 10 minut, to ja przychodzę z jakimś pomysłem. Bo tak ta osoba została nakreślona w rozmowie. Mhm. Albo jeżeli robię do wywiadu, no to słucham wywiadu, jeżeli mam taką możliwość.
I to jest dla mnie, znaczy portret jest jakimś szkicem osoby. I tak, tak. A są osoby, które byś na przykład zlecenie dostajesz, a ty powiesz, że nie sfotografujesz tej osoby, bo ona cię wkurza, nie wiem, może politycznie, to bardzo dobrze. Bo ja powiem ci, że na przykład każdego jestem chętnie, w sensie nawet najbardziej te, które teoretycznie z mojego pola nie, to ja właśnie jeszcze bardziej bym jeszcze chciał chętniej, sobie zobaczyć, tak. Żeby sprawdzić, zbadać, czy to, co faktycznie oni mówią, to jest prawdą tą taką ogólnie postrzeganą, nie? Czyli samemu to doświadczyć, nie? Zresztą wiesz, to jest też taka, może nie, wiesz, no, portret nie jest obiektywną fotografią, tak? To jest jeden z najbardziej subiektywnych chyba, subiektywnych form fotografii, bo to jest opowieść o danym człowieku, ale przez pryzmat ciebie. Znaczy wszystko jest przez pryzmat opowiadaniem przez to, czego doświadczyłeś, kim jesteś, jak widzisz, ile rozumiesz. A portret do tego jest jeszcze możliwością zagrania technicznie w taki sposób, żeby daną osobę podkreślić bądź zmniejszyć pewne jej cechy. Tak? To też jest ciekawe, jak można wykorzystać przecież fotografię w sposób no, kreatywny, tak, ale nie kreatywny na zasadzie ustawienia wszystkiego, tylko wykorzystania światła, optyki. No tak, dziś to światło widzisz, mam dość mocno od góry, ja właściwie lecę na tym samym ustawieniu, ale to światło bardzo dzisiaj twoje worki pod oczami podkreśla. O Jezu. I stąd właśnie, jak zrobiłem ci to pierwsze zdjęcie, mówię, Nie, to jest... To jest grubo, Wojciech. No, to jest tak, to jest... Kurde, zero to, kremu. Nie, no już nawet pytam się właśnie o tą Ukrainę, ile tam jeszcze możesz być, w sensie, wiesz, jakby to... Wiesz co, no, bo rodzina gdzieś się nie pyta, Wojtek, kiedy ty wrócisz, kiedy może ty się ostatkujesz, wiesz, rodzina, dom, dzieci, rzucam, bo to są często takie presje społeczne, rodzinne, jak się z tym mierzysz, czy w ogóle to odpuszczasz? Po pierwsze nie mam takiego ciśnienia, to znaczy, wiesz, czym jest dom? Jakby, czy wiesz, no bo to jest... No dziś to oglądasz te domy zburzone, więc jakby widzisz, gdzie te domy są. No ale czym jest, wiesz, w ogóle jakby egzystencjalnie czym jest dom? Czy to są cztery ściany, w których mieszkasz? Czy to jest miejsce, z którym jesteś związany, nie wiem, poprzez historię dzieciństwa? Czy jest to miejsce, w którym się dobrze czujesz? Wiesz, definicja domu, ktoś mi, wiesz, dom jest tam, gdzie są moje książki, ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz. Kto inny... Mówi, że wiesz, dom to jest dom rodzinny, nie? Czyli tam, gdzie jakby się wychowałem. Jakby to wszystko zależy punkt widzenia, wiesz, jakby czym jest, jakby zdefiniuj. Wiesz, no, mam gdzie mieszkać, więc jakby nie mam tego, wiesz, nie jestem nomadem, który znowu będzie jeździł z konfliktu na konflikt i wiesz, i zastanawiał się, jak to wszystko później poskładać, bo... Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba dobrze żyć. Znaczy dobrze żyć to znaczy tak, żeby móc siebie realizować, tak? To jest, wiesz, to jest fantastyczne, jeżeli możesz tak żyć, żeby... A teraz jesteś, takie masz poczucie, że jesteś w miejscu, którego chciałeś, do którego dążyłeś i robisz to, co... Wiesz co... Czy to trochę życie ci podkłada te rzeczy? Życie, życie. A mi absolutnie życie. Ja tego nie planowałem. Wręcz przeciwnie, wiesz, że mam poczucie, że fotografia, z której wyrosłem, miejsce, z których wyrosłem, czyli gazety, nie potrzebują tej fotografii już w taki sposób, jaki bym chciał. Więc to jest też takie zderzenie z tą przykrą rzeczywistością, więc jeżeli nagle życie potoczyło się w ten sposób, że mogę wrócić do tego, na czym zostałem fotograficznie wychowany i robić to i jeszcze robić to w słusznej sprawie i w słusznym celu, to jestem absolutnie szczęśliwy i to jest, więc jestem tam i nie umiem ci powiedzieć, ile będę, tak? Jakby nie mam ciśnienia pod tytułem, Boże, muszę wrócić, raz na jakiś czas muszę wrócić, żeby mi się dom nie rozpadł, tak? Więc jakieś tam prace trzeba wykonać, ale... A jak tam jesteś, to za czymś tęsknisz i czy tęsknisz też za czymś w ogóle po prostu czasami jakoś? Ostatnio się złapałem na tym, że najbardziej to tęskniłem w lecie, Za tym, żeby wsiąść na motor i po prostu pojechać. Po prostu przed siebie. Żeby móc jeździć na motorze, nie? Bo to za tym mi było tęskno. Ale wiesz, no, de facto internet pozwala ci na utrzymywanie kontaktu, jeżeli on jest, tak? Bo to też jest pytanie, teraz nie zawsze jest, ale jeżeli jest, to pozwala ci na utrzymywanie kontaktu właściwie ze wszystkimi, z którymi chcesz utrzymywać te kontakty.
Skype'y, wiesz, nie Skype'y, jakby widzisz. Nawet jak mnie 3 czy 4 miesiące nie ma, to też nie jest taki czas, który wywraca całą rzeczywistość polską, nie wiem, rujnuje wszystko. Mhm. Więc to też nie jest... Ten świat z jednej strony nam się skurczył bardzo, wiesz, i umówmy się, ale okay. Ja też nie jestem na drugim końcu świata, a nawet jakbym był, to są dalej 2 dni drogi. I to nie jest tak daleko. I to jest też przerażające, wiesz, no mówimy o wojnie, mhm. na którą jedziesz własnym samochodem. To już w ogóle jest ciekawe, czyli tam... Jedziesz tam swoim samochodem, znaczy tą fikserka to jest, ja wiem kto to jest, ale tak możesz w dwóch zdaniach powiedzieć. Fikser jest producentem de facto, jest taką osobą, która zna język miejsca ludzi, miejsca ogarnia. Ludzi, ogarnia kontakty, pomaga w tym, żeby wyprodukować taki materiał czy takie zdjęcia. No szczególnie jeżeli się pracuje dla gazety czy dla magazynu, który nie ma czasu na to, żeby wypracować, żebyś ty wychodził, te kontakty i tak dalej. No tylko to jest maszyna, tak? Mhm. Ty musisz opowiadać historię, musisz cały czas pokazywać, żeby to nie zostało zapomniane, tak? Bo też ta atencja międzynarodowa bardzo, bardzo zaczyna spadać i to już czuć, to widać. Tak? Wiesz, no widać to też w Polsce, tak? To już nie jest na jedynkach non-stop. Akurat w Stanach Ukraina jest bardzo często na jedynkach gazet. To jest kilka razy w tygodniu, więc to jest bardzo dużo. Mhm. Natomiast musisz działać, żeby nikt nie zapomniał o tym, że tam jest dalej wojna i że tam nie jest, że to, że akurat nie mamy już z powrotem, znaczy nie mamy uchodźców na dworcu, to nie znaczy, że się wojna skończyła. No tak, teraz przeszło sobie do rzeczywistości. Chyba taka jest struktura w ogóle wiadomości, jakby tego piku, tak jak opowiada, że troszeczkę teraz to spada, więc znowu się musi wydarzyć coś, znaczy, wiesz, żeby to wróciło na jedynki, nie? No wiesz, no wydarza się, tylko to się wydarza w takiej formie no, drugiego chłodomoru, tak? Drugiego wielkiego głodu, no, próby zniszczenia infrastruktury grzewczej i elektrycznej w sezonie zimowym, no to jest próba zachłodzenia i zagłodzenia ludzi, no po prostu, tak? Jakby, umówmy się, jak się wysiada już elektrownia kilkumilionowego miasta, to tak naprawdę, jeżeli jest minus 10 stopni, to jest kwestia nie dni, a godzin, kiedy zaczną wybuchać zamarznięte kaloryfery. I nagle mówimy o tym, że zostaje miasto bez grzania, tak? No zastanawiam się właśnie, jak to tam sobie radzą. Wiesz, radzą sobie, niesamowicie sobie radzą, bo są przefantastycznie zorganizowani. I w momencie, w którym jakby te naprawy są na bieżąco, ludzie, którzy konserwują sieci energetyczne, wodne, to są dla mnie nieustraszeni bohaterowie po prostu. No, wiesz, no, mówimy o tym, że naprawa sieci energetycznej, ale to oznacza to, że przed tym gościem musi przejść saper, bo tam nie wiadomo, co jest w ziemi, na ziemi, czy nie wiadomo, co się tam działo przez ileś jakby, tygodni czy miesięcy, tak? Więc i dalej ci ludzie giną, tak? No, też saperzy giną podczas takich akcji przecież. Wiesz, to jest znowu, to jest ta wielowymiarowość tego, co się... O czym opowiadać i co się dzieje. Nie? Mój drogi, zmieniłbym teraz tło na czarne. Mhm. Dobrze? Dobrze. Proszę cię bardzo. Chwila przerwy, łyk wody, może jeszcze ja i przerwiemy, dobra? Ile lat już robisz zdjęcia? Pamiętasz? Yes. Mierzysz to? W sensie pytam się pod kątem takim, jak to w ciebie się zmienia. Bo to jest jak z każdą, podejrzewam, tak, działalnością, twórczością. W pierwszym roku, w 99 zacząłem fotografować dla jakiejś gazetki studenckiej. Mhm. I tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło. A od 2001 dla gazet i wydawnictw, więc będzie ponad 20 lat. Tak. Zależy, jak się dziś czujesz? Jak patrzysz na to zdjęcie, robiąc dziś, co czujesz, a jak myślisz, albo czy pamiętasz, jak robiłeś to kiedyś? Bo zadawałam to samo pytanie Chrisowi Niedentalowi. Nie, no jakby chodzi mi o tą też dojrzałość fotografowania, tej radości tworzenia, nieustannego zatrzymywania, wiesz, bo to jest... Wiesz, to jest też pytanie, co fotografujesz, tak? I... No ty dość duży w sumie masz spektrum. Nie jesteś na przykład tylko portrecistą, nie? Nie, wiesz co, ja na Mazurach na przykład, to ja latam dronem sobie. No widzisz, najchętniej sobie siedzę na tarasie,
odpalam sobie drona i latam po wsi. To jest fantastyczne, bo sobie robię zdjęcia jeziora zamarzniętego z góry i tych form dziwnych. Mhm. Ostatnio pojechałem, jak były zaduszki, akurat też byłem na chwilę w Polsce i zrobiłem zdjęcia cmentarza. To w ogóle urząd gminy jest zachwycony tym, czy nie ma pan więcej. Cudownie, no to jest fantastyczne. W ogóle to jest... wiesz, to jest dla mnie taka fantastyczna satysfakcja z tego, że ta fotografia dobrze zrobiona, fajnie pokazująca to, co gdzieś tam się dzieje dookoła nas, czy też przyrodę, czy jakąś naszą małą ojczyznę, rzeczywiście ma znaczenie, tak? I to jest, wiesz, taka, to jest taka kolejna taka refleksja, jakby czymś inne podejście mam takie, że uważam, że jedną, o czym zacząłem mówić, jedną z najważniejszych zdjęć, jakie robimy, to są zdjęcia rodzinne. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. I troszkę zapomniane zdjęcia takie z, wiesz, mało osób ma taki portret, jak ty masz tam. To taką małą tradycję zrobiłem, wiesz. Tak, ale to jest, wiesz, strasznie ważne, bo my odeszliśmy, w ogóle mam wrażenie, gdzieś zgubiliśmy, nie, może to jest u mnie rodzinne, albo w tej mojej małej jakiejś tam grupie, bańce. Odeszliśmy od takiej tradycji fotografowania się w ważnych momentach. Okolicznościowych. No trochę to zeszło, wiesz, mam wrażenie, że nie zawsze chcieliśmy my robić te okoliczności. Po pierwsze byśmy przyszli, a robisz zdjęcia, weź tu mi zrób fotkę. Ale trochę widzisz, było, tak? I zapominamy o tym, bo jednak zdjęcia... I dziś wszyscy napiszemy telefonami. I te zdjęcia giną, bo to są zero i jedynki i nie ma na tego. Cloudzie gdzieś tam sobie fruwa. I to niknie. I wiesz, i mam wrażenie, że naprawdę my... nie ma takiego nośnika wspomnień. A to są wspomnienia. To jest najpiękniejsze, kiedy ja sobie wracam i myślę sobie, że jak ja się cieszę, że robię zdjęcia. Ale wiesz, to zdjęcie i print. I print zdjęcia, czy w formie odbitki, czy wydruku. Jakiejkolwiek czegoś, co możesz obejrzeć, czego nie musisz robić na tablecie. Znaczy, ile czasu spędzałem przed telefonami, tabletami, wiesz, w Ukrainie wchodzisz do knajpy, nie masz menu, masz QR kod. No serio? Tak. I tam wszędzie jest QR kod i menu po QR kodzie, nie? I po prostu pierwsze, co zaobserwowałem wchodząc do knajp, no to każdy wyciąga telefon i zamiast wchodzimy w bardzo socjalne miejsce. Mm-hmm. Takie miejsce, gdzie powinniśmy rozmawiać, zapytać, cieszyć co się, polecić, tak, cieszyć no się, nie? Wiesz, jakby, to nie, każdy jest po prostu przed telefonem. Basta, nie? Jakby to są takie zdjęcia, które są strasznie ważne i... Spójrzcie. Jeżeli wiesz co, co się zmieniło, wiesz, na pewno na początku, jak jesteś, masz, nie wiem, 20 parę lat, się zastanawiasz, wiesz, jest jakiś tam element rywalizacji, bo ty fotografuję iluś twoich kolegów, jeszcze jak pracujecie dla różnych gazet. To siedzisz w tej bańce. To nie? Jesteś w tej bańce i jesteś w tym ciągłym wyścigu, kto z tego materiału przyniesie lepsze zdjęcie, ten przyniósł takie, ten śmakie. Jest jakiś tam element wyścigu. Gdy zaczynasz pracować nad swoimi materiałami, do czego, wiesz, w pewnej chwili dojrzewasz albo nie, albo chcesz tego, albo nie, ale jesteś sam na sam. I tak naprawdę od ciebie zależy to, na ile się zaczynasz ścigać sam z sobą, na ile sobie robisz wyzwania, żeby zrobić coraz lepsze zdjęcia. Ale też, żeby coraz pełniej opowiedzieć historię, bo do tego też dojrzewasz, żeby opowiadać, żeby odejść tylko od tego czystego, spektakularnego, czy mniej lub bardziej obrazka, ale o tym, żeby za tym obrazkiem stała historia, żeby stała jakaś coś głębszego, tak? Masz tak teraz, że już potrafisz zrobić jedno zdjęcie i jakby czujesz, to jest zajebiste? Znaczy, wiesz, miewasz, tak? Wiesz co, wiesz, że wiem, że czasami zrobię, wiesz, nie wiem, 2-3 ujęcia i wiem, że albo wiesz, wchodzę gdzieś i widzę, kurde, to jest ujęcie. Wiesz, no ostatnio wchodzę do takiej wiosce, robiliśmy materiał o tym, jak, bo jest potworna ilość niewybuchów. I wiesz, to na polach leży, w ogóle dzieciaków, no jeden dzieciak i taki 18 czy 19 latek zostali ranni w wybuchu. No i tam wcześniej była nasza ekipa, był dziennikarz w szpitalu, rozmawiali z tym chłopakiem rannym. On po prostu zebrał coś, co wyglądało jak odłamek z pola, wrzucił to do traktora, przyjechał na podwórko,
zanim na rowerze przyjechał jego kuzyn. I on jak wyrzucił to wszystko z traktora, te odłamki, które były po prostu na polu, to wybuchło. Obaj zostali ranni, jeden z nich prawie zginął, tak? No, szczęście, że właściwie będą chodzili, że wszystko jakby, rany się wygoją. No ale wiesz, masz taką historię, akurat wiem, że ten chłopak przyjechał do domu, więc tak naprawdę wpadliśmy tam na zasadzie: hej, cześć, to my, jakby jak się czujesz? Wchodzę tam i widzę po prostu scenę, która jest, jakby wypisz, wymaluj, opisuje sytuację głębiej. Na łóżku leży ten chłopak, który ma 19 lat, obok jest jego żona i leży jego miesięczne dziecko obok. I on leży z tą nogą, która jest pozawijana w bandaże, a obok leży jego nowonarodzona córka. Jakby, wiesz, to jest historia. To jest historia w jednym zdjęciu, która opowiada i sprowadza tą historię tego, że on został ranny, nie z historii o Jezu, leży w szpitalu, tylko do historii tego, po co żyjesz. Jakby, co w twoim życiu, jakby, co ta wojna mogła ci zrobić. I wchodzisz i widzę, no to jest zdjęcie, jakby ja nie muszę szukać niczego innego. Ja po prostu mogę podnieść aparat, nacisnąć, dziękuję, już jest. I dokładnie tak zrobiłem, że to było, miałem... A później jeszcze dwójka jego jakiegoś kuzynostwa zaczęła się bawić z tą dziewczynką. Więc mam gościa, który leży na łóżku, jego córkę i dwójkę małych dzieciaków i po prostu stoję nad tym i... Aha, dzięki. To ja się cieszę, że mi pozwoliłeś zrobić zdjęcie. I wszystko, nie? Jakby, a czasami rzeczywiście chodzisz, szukasz i nie wiesz, co zrobić, nie? No tak. A jeszcze, że szczególnie ty masz, jakby musisz mieć sobie dużo odwagi, żeby zapytać się, czy możesz być. Czy ty się pytasz w takich miejscach, jak właśnie dziś w Ukrainie, tak, czy tak. Raczej to się oczywiście, tak odbywa, że nie, tak. Że tam... Oczywiście wiesz, że się pytam, szczególnie w takich sytuacjach, wiesz, bo jeżeli robisz zdjęcia, które są w takich sytuacjach ogólnodostępne, dystrybucja pomocy humanitarnej, rzucam taki, wiesz, przykład, wiesz, w miejscu publicznym, radość to, ale masz sytuację jeden na jeden, masz sytuację, w której ktoś, nie wiem, opowiadał właśnie o tym, co potwornego się wydarzyło w jego życiu. Słuchasz tej historii i też ja muszę mieć zgodę na to, żeby tą osobę sfotografować. Czasami wiadomo, że widzę, że już jakby widzę, że nie mam z tym problemu, widzę to przyzwolenie, czy też trzymając aparat jakby pokażę, czy widać, że nie ma sprzeciwu, ale bardzo często wprost pytam, czy nie ma problemu z tym, szczególnie w momentach, kiedy to są takie historie balansujące na granicy dużej odpowiedzialności. Tak, bo to jest faktycznie uświadamiające to, co powiedziałeś, to się może wydarzyć potem z tą osobą. Wiesz, jaki mamy wpływ na to, co jak wykonamy to zdjęcie, że to jednak będzie potem oglądane i to jest oczywiście. To, tak? Oczywiście. I ty mógłbyś pokazać ciut w lewo, a tam by nie było jeszcze widać, ciut w prawo i byłoby jeszcze coś innego. To jest coś, mamy wpływ jako fotograf. Ty masz wpływ na to, czy w jaki sposób przedstawić, nie wiem, zejdziemy do tego gwałtu, tak? No ale jak pokazać taką osobę? Wiesz, czasami mam wrażenie, że nawet na dziennikarzu zaczyna spoczywać, czy też na, szeroko mówiąc, dziennikarzu, bo to jest czy fotograf, czy fotoreporter, czy dziennikarz, to jakby wlewam to w jeden worek. Ale to na nas też jest ta odpowiedzialność, żeby uświadomić osobę, która udziela nam wywiadu, która dzieli się historią, o konsekwencjach, jakie mogą powstać po jego publikacji, pod imieniem, nazwiskiem i twarzą. Bo dużo osób nie ma tej świadomości, szczególnie w momencie, w którym, które żyją, nie wiem, nie miały kontaktu z prasą. Nie mają tej świadomości, bo ta historia nigdy ich nie dotknęła bezpośrednio. A na tobie, ty masz już tą świadomość. Ty musisz wiedzieć, co będzie. Jakby nie możesz też decydować za nich, ale twoim obowiązkiem jest zrozumieć to, czy oni to rozumieją w ten sposób, jakby wiesz. No tak. Znowu odpływam na Ukrainę, w sensie w ten konflikt, ale trochę chcesz od niego trochę odpocząć, więc wrócę do bardziej radosnych chyba przestrzeni. Więc zapytam się, jak często właśnie oglądasz sam swoje zdjęcia. I nie pytam z takiego punktu, wiesz, quasi onanizuje się oglądając swoje zdjęcia, ale to zajebiste zdjęcia.
Ja się cieszę ze swoich zdjęć, w sensie lepsze, gorsze, ale w ogóle, czy wracasz do nich? To mi na przykład Krzysiek Szczęzak powiedział, że on często wraca do swoich zdjęć na zasadzie takiego sprawdzania, w ogóle porównywania nawet postępu, w ogóle tych wspomnień. Oglądasz, wracasz do swoich zdjęć w ogóle? Wiesz co, wracam do swoich zdjęć, mówimy o zawodowych zdjęciach. Mhm. W momencie, w którym muszę przygotować jakiś pokaz, jakiś, jakiegoś speecha czy coś takiego. Tak, sam, żeby sobie usiąść? Ale wiesz, ale rzadko, bardzo rzadko się dzieje tak, żeby wracam, żeby... Ja po prostu to pamiętam i to mi wystarczy. A wiesz, czasami wracam do tych zdjęć, które są mniej jakby opowieścią, mniej brutalną, nie opowiadają historii wojny. Wiesz, ja, mi wystarczą wspomnienia i tego wszystkiego, czego nie widać w kadrze, żebym jeszcze sobie przypominał i odświeżał to. Nie potrzebuję. A stresujesz się jeszcze czasami, robiąc zdjęcie komuś? Coś? Oczywiście, zawsze, każdego dnia. Oczywiście, że to jest coś, co się trochę nakręca, pobudza, w sensie takiego w ogóle detektywności, bo no przykładowo, trafia się ktoś właśnie tak zwany znany do sfotografowania portretu tutaj. To też jest jakaś mała odpowiedzialność. Ty wolisz takie coś, czy wolisz ten stres, który masz tam, w sensie wolisz? Czym one się różnią, jakie one są? Znowuż, to jest pytanie bardzo rzadko, nie pamiętam, wiesz, ostatnie portrety, które robiłem, to były, nawet jeżeli ktoś był bardziej znanym muzykiem, czy bardziej znaną osobą, to przeważnie ją już gdzieś tam się kojarzymy. Natomiast... Chodzi mi o to, że jest, wynika taka odpowiedzialność, żeby to wyszło, wiesz, że trzeba, tak, do publikacji, a tu mało, masz... Mało mam takich sytuacji ostatnio. Znaczy, wiesz, też o nie nie zabiegam, więc ciężko mówić, że mam mało, jak o nie nie zabiegam. Bo rzeczywiście mało. Czy tutaj bardziej na przykład czujesz więcej wolności w tworzeniu, jakby rejestrowaniu rzeczywistości, którą ty tam widzisz, niż kiedy ktoś ci każe, proszę zrobić tego pana tak ładnie? W sensie, no bo wiadomo, że tego typu zlecenia takie są, nie? Wiesz co, ja mam takie poczucie, że bardzo mało. Teraz na pewno. Mało mam zleceń. Ale tak właściwie jest, że. Że ja nie mam takiej pracy, że mam codziennie, nie biegam za tym, więc to też ciężko mówić, że mam mało, bo... No przed konfliktem nawet choćby, nie? Czyli no ale co tam, tak, wiesz, no właśnie jeszcze... mówię, wiesz, że nie mam, bo mówię, nie... Wiesz, doszedłem trochę do takiego etapu chyba też w życiu, że kariery nie zrobię. A co to jest kariera? No. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem. A ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. No więc dokładnie do tego doszedłem. Chodzi o tę satysfakcję, czy to, co mu powiedziałeś, tak pięknie, że jakby... Zależy mi na tym, żeby mieć dobre, spokojne życie. Trochę mam tak, że tak się życie cudnie ułożyło, że mam możliwość życia na wsi. Mam wspaniałych sąsiadów na tej wsi. Pozdrawiam was serdecznie. Naprawdę, jestem otoczony cudnymi ludźmi, naprawdę. Zwykłe, prozaiczne rzeczy. Osobowościami. Żadne wychuchane, wydmuchane, nie wiadomo jakie, nie? Wiesz, cieszy mnie to, że sobie zrobię dobrą kawę i wypiję ją na tarasie. I te wszystkie rzeczy, za które w mieście muszę płacić duże pieniądze, to mam tam, bo sobie mogę je sam zrobić. I to sprawia niesamowitą frajdę. I to jest dla mnie coś jakby, co jest... Wiesz, to jest dla mnie esencja trochę życia, tego, że nie musisz, jakby czym jest w ogóle, wiesz, fotografia i jakby do czego, po co fotografujesz, no bo czy fotografujesz po to, żeby mieć coraz lepsze zlecenia, żeby się stresować, żeby, wiesz, ja już wszyscy przeszedłem. z tym się ułożyć, z tym nie, z tym dyrektorem, a temu się podoba, a tamtemu nie, czy żeby robić zdjęcia, bo ci sprawia to frajdę, bo opowiadasz, czy robisz to, bo, nie wiem, to są ważne historie. Ale żeby to zrobić, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czego chcesz, tak? Czy chcesz mieć, nie wiem, 100-metrowy apartament na w cholerę wielki kredyt w Warszawie i jeździć, nie wiem, w miarę nowym samochodem? Czy wystarczy ci mniejszy, nie wiem, domek na jakiejś wsi, który będzie cię kosztował 1/10 tego, co ten apartament tutaj? I będziesz jeździł 16-letnim pordzewiałym samochodem, ale... Twój ma 16? Mój ma, albo 17, nie wiem. No widziałem, ale... 16, prawie 17. No. I wiesz, i tak, rdzego przeżera, muszę go zrobić, ale to jest, wiesz, jakby... Ja nie chcę się zabijać o to.
Dla mnie większą frajdą jest to, że sobie zrobię, że zrobię zdjęcia, które wiem, że dla mnie są ważne, czy jest ważna historia ich opowiedzenia, niż to, że zrobię, nie wiem, 15 komercyjnych portretów i co dalej, nie? Bo nie chcę się o to zabijać. Jakby to nie jest dla mnie ważne w życiu. Wiesz, to jest pytanie, na ile chcesz. Chyba w ogóle każdy musi sobie zderzyć się z tą refleksją. Jakby, że wiadomo, że jesteśmy w takiej bańce nakręconej po to, żeby chcieć więcej, wiesz, być wiecznie młodym, mieć cudownie białe zęby, młodą żonę. Nie mieć worków pod oczami. Nie mieć worków pod oczami i mieć zawsze młodą żonę przy boku, tylko ty się starzejesz, a ona zawsze taka młoda. Wiesz, no tak się uśmiechnięte dzieci, tak? Nie, ale na wiesz, nam to media sprzedają, to wszystko idzie. A my to kupujemy, tak. Wiesz. Wychodzisz teraz, ja mam taką refleksję, wracając co ileś, wiesz, miesięcy do Polski teraz i zderzasz się z tą komercją tutaj, wiesz, centra handlowe, to, tamto, siamto. Jakby potrzebujesz tego, tamtego, siamtego, wamtego. No nie potrzebujesz. Właśnie nie potrzebujesz tego. Na ile, wiesz, nie wiem, to czy jesteś... tak, śmak czy inaczej ubrany ma jakiekolwiek znaczenie, nie? Czy jakim aparatem fotografujesz? To też nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co jakby, jakimi ludźmi się otaczasz, co masz do powiedzenia, jaką masz refleksję o świecie, jakie są twoje horyzonty, czy jesteś dobrym człowiekiem. To ma znaczenie, a nie to, nie cała reszta. Tylko żeby, wiadomo, że to co powiedziałem, to są puste frazesy. Ale zderzyć się z tym i podjąć decyzję, chrzanie to. Jakby konsekwencje tego są takie, no tak, no nie będę zarabiał tyle i tyle, nie? Nie będę poświęcał tyle i tyle na to. Siłą rzeczy, nie wiem, na przykład dzieci nie pójdą do takiej, a nie takiej szkoły, nie? Albo nie będą miały piątego kursu językowego. Pytanie, czy jakby na ile, co one, czy widzisz, co na przykład ty zyskasz i co twoja rodzina zyska? Mhm. Czas, bliskość, wiesz... Znanie siebie, poznanie siebie? No to jest najtrudniejsze, to jest niewygodne, kochany. To jest właśnie trudne. Ludzie nie chcą rozmawiać o trudnych rzeczach. To jest trudne, ale wiesz... Lepiej schować głowę w telefon, czy znowu iść na kolejne zakupy, spędzić tam czas, niż po prostu usiąść, powiedzieć, że wkurza mnie, że ze mną nie spędzasz czasu, albo że tego nie zrobiliśmy. Wiesz, to jest trudne. To jest esencji życia, nie? Jakby ona jest, wiesz... Każdy się mierzy, każdy ma swoje cienie, ale mało kto chce o tym rozmawiać, więc wszyscy uciekamy od tego po prostu. Bo to jest najtrudniejsze, nie? Ale... Dawno temu uciekłeś na wieś? Wiesz co, ze wsią byłem zawsze związany, bo tam spędzałem dzieciństwo. I to te narty, ty się dobrze pamiętam. Tak, i wiesz, i właściwie od trzech lat w ogóle nie mieszkam już w Warszawie. Mhm. A wcześniej to tak chyba z półtora roku było, że tak rok na pewno, że tak jedną w drugą, bo dom był do remontu. To jest dom po moich dziadkach. I tam też to stolarstwo bywało? I tam wszystkie narzędzia, tak, i cały remont własnymi ręcami, ręcami Darka Golika również i wielu innych krewnych i znajomych królika, którzy pomagali, przyjeżdżali w lewo, w prawo. I to jest znowuż fantastyczne, że wiesz, że poznajesz grupę ludzi, którzy, czy też masz wokół siebie grupę ludzi, którzy nagle mówią, hej, to jest fajny sposób spędzania czasu, jedziemy, kurczę, zrobić rozpierduchę w tym pokoju i zrobimy tam nowe ściany, nie? Ekstra, jakby ekstra, ale... Wiesz, no wyjdź z tą, podejmij się tego, że no, muszę się nauczyć hydrauliki, nie? Trzeba to zrobić, bo musi być woda, nie? A to są zupełnie inne. A ogrzewanie, wiesz, jakie tam masz? Kominek. Tylko? Tylko. Czyli teraz jest chłodno-zimno, no tak. Teraz jest chłodno-zimno, teraz dom jest zamknięty, woda spuszczona. Mhm, bo nie wiesz, kiedy wrócisz, no tak. Wrócę może w marcu. Nie, to doskonale ci rozumiem, bo jestem właśnie w dokładnie takiej samej sytuacji. Już nie mieszkamy w Warszawie. Tylko na wsi też, tylko ogrzewanie póki co mamy takie, no ale to się zmieni, no bo to jest fajny raz na jakiś czas, ale jeśli jesteś palaczem takim zawodowym i do rana do wieczora, to muszę przyznać, że jakaś pompa ciepła, coś i mieć jako atrakcję, czy wzbogacenie, urozmaicenie, to jest fajne. Absolutnie też w tą stronę. Ale nie jako główne. Ale to jest jeszcze chwila. Też trzeba korzystać z nowinek technicznych. Wiesz? Oczywiście, że tak. Także to jest to do czego zmierzam. Jakby to, co mówisz, jest mi bardzo po prostu bliskie, bo ta ucieczka z miasta już nie była planowana dość długo i 10 lat, jak ten dom stary na wsi mieliśmy, to on czekał tak naprawdę, wołał nas za każdym razem, a teraz tu może przyjechać, zrobić coś dobrego, a... Wiesz, no to też mam wrażenie, że COVID w ogóle uświadomił bardzo wielu ludziom. To dokładnie nas tak się wydarzyło na lockdownach. Wiesz, ale też... Nagle nie musisz być na spotkaniu. Nie musisz
bywać. Pewnie trzeba, ale nie wiem, ja tego nie umiem. Stary, nawet na sesjach pamiętam, bo wiesz, na tych komercyjnych, gdzie ja tam głównie z tego żyłem, to było tak, że ten program Capture One miał taką możliwość, że on na kablu, jak na sesji pracuje, no to on wysyłał to w ogóle online'owo, wiesz, klient sobie klikał, któremu się podoba i dziękuję. I siedzi, nawet to pokazało, że klienta nie musiał być na sesji, wiesz. Znaczy więc nagle ta sytuacja wiesz, sprawiła... No, ale znowuż, ten świat przeskoczył. Znaczy wszedł w erę cyfrową zupełnie niespodziewanie. I fajnie, że możemy to wykorzystywać i fajnie, że wiesz, no, nie musisz, tak? Że masz wybór i że możesz. Tak. A powiedziałeś na samym początku, że będzie podział, kiedy znowu wrócę do Ukrainy, wiesz, no jakby tam nie ściąga. Że tam według ciebie, patrząc na to, co się dzieje jakby od środka, że ten układ geopolityczny to się dokonuje i zmienia. Też gdzieś coś o tym czytam, słucham, ale ty jakby tam jesteś... To jesteś ten, no bo to też możesz prognozować, przecież to gdzieś od jednej sytuacji może się znowu coś zmienić, prawda? Ale tak jak patrzysz sobie, słuchasz, widzisz tam... Wiesz, ja nie jestem ekspertem geopolitycznym, tak? To jest trochę... Wiesz, żeby móc dać czy wygłosić opinię, trzeba mieć wgląd wiesz, w te dane, których my nie mamy i jakby nie będziemy mieli, bo są ściśle tajne. Ja mogę sobie rzucić kośćmi, mogę sobie wiesz, powiedzieć, co ja myślę na podstawie tego, co gdzieś. To nie są jakieś wiążące opinie. Tak? To, co widzę, to wiesz, widzę ileś jakby takich puzli światowych, tak? Wiesz, nagle widzisz Chiny, które nic nie robią, którym zależy na tym, żeby Rosja była słaba. Rosja będzie słaba, bo konflikt będzie trwał dosyć długo. Widzisz Rosję, która szuka sojuszników wszędzie i właściwie jedynie, gdzie znajduje, to są jakieś kraje środkowej Afryki, które zresztą też są w znacznej mierze kupione przez Chiny, bo tam są gigantyczne inwestycje chińskie. Mundury, które są szyte w Korei Północnej. Jakby widzisz, jak to zaczyna przepływać. Z drugiej strony widzisz to zaangażowanie Zachodu, naszego, bo z perspektywy Ukrainy my jesteśmy Zachodem. I zadajesz sobie pytanie, ile to potrwa, tak? Jakby ile Zachód wytrzyma w tym, żeby pomagać, żeby na ile nas będzie stać, jako wiesz, na ile będzie woli wydawania pieniędzy na amunicję, na pomoc nie tylko militarną, ale też humanitarną. To jest ogrom, tak? To jak patrzysz na to tamto, jak myślisz, ile to może potrwać? Mój rzut kośćmi? Bo to jest rzut kośćmi, wiesz, to się zmienia, ale wydaje mi się, że to jest do jesieni przyszłego roku, będą intensywne walki, a później zobaczymy. I też nie mówię, że to na pewno, wiesz, nie było konfliktu zbrojnego, który miałby tak ogromną linię frontu, tak długą linię frontu, w którym intensywne walki trwałyby dłużej niż 2 lata. A to trwa, no tak. A to już jest 9 miesięcy. Wątpię, żeby to się utrzymało dłużej, bo znowu, że mówimy o gospodarce, o wyniszczeniu kraju w sposób, który nie miał właściwie od czasów II wojny światowej nie było takich sytuacji. Znaczy, to była czym innym konfliktem były Bałkany na innej zupełnie osi, tak? A tutaj tu mamy dziwną konfrontację wschodu z zachodem po tej linii zimnowojennej. To też jest dosyć ciekawe, tak, że ta linia zimnej wojny jest dalej żywa gdzieś. No i jak okazało się, że nie tylko w świadomości. Się to ociepliło, tak. Więc mówię, to wiesz, to mi jest trudno powiedzieć, że tak będzie. Nie? Zresztą nikt nie wie, co będzie. Możemy, jak czytam informacje, czy też newsy Instytutu Studiów nad Wojną, który co 2 tygodnie mówi, że Rosjanom kończą się rakiety. To są wręcz śmieszne prognozy czasami, nie? Ale tak to wygląda. Nie? Lubisz, jak ktoś ci robi zdjęcia w ogóle? Czy nie za bardzo? Czy jest ci tu już dziś obojętne? Taki mam dzisiaj brak. Już mi jest obojętne. Tak to nie lubię. Kiedyś tak czułem, że nie bardzo. Nie, bo... nie przypadam. Ale to, wiesz, trudno być po drugiej stronie. Czy my to trochę tego świadomie nie wybraliśmy, żeby być po tej drugiej stronie właśnie, nie? No, taki padło z niejednego już fotografa, starszego, że tak powiem, doświadczonego, że jednak on to wybrał świadomie, jakby tak z perspektywy lat mówi, że właśnie tu jest jakby łatwiej z jednej strony, nie?
Ale co jest łatwiej? No właśnie i fotografować innych niż dać się fotografować, no bo ale... zawsze wchodzimy w jakąś pozę, spinamy się, ty dziś jesteś, że tak powiem, obnażony. Widać, że się kręcisz, że coś tam się poprawiasz, wiesz. Wiesz co, ale to jest też zmęczenie, tak, że... wszystko, ale trochę takie widzę u ciebie po wielu latach odpuszczenie tego wszystkiego, nie? Znaczy jest, wiesz, znaczy, bo no to jest taka formuła, na nią się zgodziłem, wiem, z czym to się je, tak? Nająłem się za psa, będę szczekał. ale też, wiesz, łatwiej jest... Znaczy, z jednej strony nie ma, znaczy, to jest jakaś doza narcyzmu, ulubić się fotografować, tak? Okej. Okay. Wchodzimy w te tematy akceptacji i tak dalej, ale jakby pewnie tutaj... akceptacji siebie, ale też, wiesz, chęci, nie wiem, pokazania się czy obnażenia. Jeżeli masz do tego, nie wiem, jest to twoje hobby, tak? Bo to też musimy rozgraniczyć, gdzie jest to pokazywanie siebie zawodowe, bo to jest sposób na życie i pewnie zupełnie jest inne postrzeganie siebie jako siebie na sesji poprzez, nie wiem, modelkę w pracy, a modelkę prywatnie, tak? To są dwie zupełnie inne przestrzenie. Czemu mówimy, że ktoś, że lubię to zdjęcie, albo nawet tobie ktoś zrobi zdjęcie, tak? Bo też usłyszałem, że w ogóle fotografom robić zdjęcia to jest jakby z jednej strony odwaga właśnie, ale chodzi o to, że jakby nie chcą ludzie robić zdjęcia fotografom, no bo boją się, że wie, że on będzie niezadowolony. No ale to tak jak każdy inny człowiek będzie niezadowolony, to jest absolutnie, wiesz, boisz się, bo co, bo się konfrontujesz z tym, że masz przed sobą człowieka, który jest w tym samym zawodzie. No. I znowuż, jest to wyścig, czy zrobię to zdjęcie tak, czy inaczej, a ja bym to zrobił inaczej. Być dobrze, może ale tak, to, na ty, pewno. Ale ty nie jesteś po tej stronie, więc zaakceptuj to, tak? Wiesz, i tyle. Znaczy pewnie tak, gdybyśmy zostawili te same ustawienia aparatu, światła i tutaj to miejsce, to pewnie gdybyśmy się zamienili po ustawieniu. Nie, ale inaczej, może, gdybyś, absolutnie inaczej może... by wyszło, bo wiesz, ty rozkręcisz na 24, a ja zrobię na 90, no, tak? Na przykład tak. No. Wiesz, i... To oczywiście, gdyby były, wiesz, jeszcze jakieś ramy czasowe na to, i tylko na przykład 5 zdjęć, nie? No już znowu się wchodzi jakieś coś. No ale to znowu, że wchodzimy w wyścig. Nie chodzi mi o nie chodzi mi w ogóle o, Boże, jak to się mówi, o współzawodnictwo, tylko w ogóle perspektywę widzenia, nie, też, tak, szukania, co tu mi usiadło, a co nie. Kiedy mówią, że jest ładne zdjęcie? Szczerze tak kończąc. Jest ładne zdjęcie, wiesz co? Często słyszysz takie coś, ale ładne zdjęcie. Wiesz co, albo zrób mi ładne zdjęcie. Właśnie częściej słyszę, że ładne zdjęcie, że to takie, że zrób ładne zdjęcie, albo że to jest... Mam wrażenie, że w takim... Dla mnie to jest coś zupełnie innego, natomiast w takim ogólnym postrzeganiu to jest kolorowe, na to się ładnie patrzy i jeszcze jest z egzotycznego miejsca, o, albo pokazuje miejsce, które nie jest egzotyczne, ale pokazuje je w taki sielankowy sposób. Dla mnie ładne zdjęcie to jest zdjęcie, które opowiada historię w sposób taki, że ja ją czytam. I to jest fajne, ładne zdjęcie, tak? W sensie pewnie myślisz mniej, tutaj o prawdziwości. Mniej estetyczne, może właśnie to jest to, że chyba my mylimy, czym jest ładne zdjęcie z estetycznym zdjęciem. Jakby ładne stało się tożsame z estetyką. Mhm. Z taką estetyką, nazwijmy to, landschaftowo-komercyjną. Taką, wiesz, że jak widzisz, nie wiem, Malediwy, to widzisz lazur wody, biały piasek i domek na środku wody. A jak widzisz Mazury, to widzisz komary latające. Nie? Tak. Dla mnie słowo ładny ma słowo ład. Okej, nie chodzi mi ten nowy ład. Ułożone. Ład jako porządek faktycznie i w tym porządku chyba zmierzam do kompozycji w ogóle, wiesz? To ja tak sobie odbierałem to kiedyś, słyszałem o ładzie, w sensie ładzie w zdjęciu, że jako kompozycja, w sensie, że no kleją się te punkty, które tam już zauważamy. Tak, nie? No wiesz, no, masz zdjęcia, które są ładne, a są kompletnie przekoszone. A co z nich jest też? I pociągają, tak? A co zrobisz na przykład, kiedy spotykasz przed sobą na przykład wyjątkowo otyłą osobę i ona, wiesz, kręci ci nosem, no dostałeś już, powiedzmy, kończy się wojna na Ukrainie i mierzysz. Taka ciekawostka moja przyrodnicza do Wojtka Grędzińskiego, no. I masz taką osobę, która ma jakiś problem i ona mówi, że to zdjęcie robisz beznadziejne. Wiesz co, to jest tak, że po pierwsze ja nie jestem psychologiem i nie uleczę tej osoby. To znaczy, ale trochę jesteśmy psychologami. Wiesz co, jesteśmy, bo czytamy ludzi, tak? Ale nie jest, jakby ja się będę starał pokazać w najbardziej korzystny sposób. Tak? Natomiast prawda jest taka, że nie jest to zależne od tego, czy ta osoba będzie, wiesz, niesamowicie otyła, czy będzie niesamowicie szczupła. To jest, wiesz,
fotografowałem ludzi, którzy mają nadwagę i absolutnie akceptują siebie i mają na to kompletnie wywalone, ale zajebiście wywalone. Mm-hmm. A fotografowałem ludzi, którzy są naprawdę ładni w takim stereotypowym tego słowa znaczeniu i oni mówią, nie no, jak ja tu wyglądam, wiesz, w ogóle. Ciekawe, nie? I to nie jest kwestia tego, ile, znaczy, wiesz, ja zrobię wszystko, żeby to zdjęcie było najciekawe, żeby ono opowiadało historię. Wiele osób nie chce czytać tej historii, też dlatego może te zdjęcia się nie będą podobały, bo one nie są ładne, tak? Ale no, nie uleczę, tak? Jakby, wiesz, dlatego... To ciekawe, co powiedziałeś, faktycznie, tak też się zdarza, nie? Jakby mnie też tak się, że ta osoba, która na pierwszy rzut oka w ogóle nie powinna mieć żadnych ja mam wrażenie, historii, że a ona doszukuje się za każdym razem jeszcze czegoś coś, ja mam wrażenie, że najwięcej miałem takich problemów przy portretowaniu to właśnie tych ludzi, którzy są najbliżej jakby tego kanonu jakiegoś piękna, ale są nie do końca tam, albo nie do końca akceptują siebie, że już tam są i że jest problem z samym sobą. Czyli historyjnie. Wiesz, i w ogóle to chyba w ogóle przy portrecie jest tak, że najczęściej wychodzi w rozmowie z fotografem wychodzi problem danego człowieka. To znaczy w momencie oglądania zdjęć i wychodzi to nagle, ojej, ale ja tu mam, nie wiem, za duży nos, za mały. Wychodzi nawet nie problem, kompleks jakiś. Tak. Bo bardzo mało mam takich zdjęć czy takich sesji, szczególnie komercyjnych, które jest absolutnie, o wow, nie? Super. Zdarzają się, ale bardzo często jest, ojej. Wiesz, jakby to też jest kwestia, na ile jesteś w stanie zbudować relację z tą osobą, nie? Z daną osobą. Na ile sprawić, żeby osoba, którą fotografujesz, poczuła się dobrze, ciepło, zaufała. To jest kwestia nie tylko ciebie, ale to jest też kwestia zespołu, z którym pracujesz, tego, jak się ten zespół zachowuje. Więc jakby przy takiej sesji to masz mnóstwo składowych, które sprawiają, że człowiek chodzi i mówi to, nie? Miałem taką sesję w zeszłym roku, strasznie jestem z niej zadowolony. Ale człowiek po pierwsze z niesamowitą świadomością siebie, doskonale ubrany. I ja właściwie tylko to, co miałem, to wybrać miejsca i zrobić, nie? I po prostu wszystko klikało. Ale dochodzimy do tego, że człowiek ma świadomość samego siebie. Tak. I to od razu czuć po prostu, kiedy ktoś chodzi. Czuć pewność siebie, wiesz, a jednocześnie pewność siebie z takim poczuciem słuchania. Mm-hmm. Że wiesz, że że ty zostajesz zatrudniony po to, żeby zrobić zdjęcia, więc ty jesteś ekspertem w tej dziedzinie. I ja nie muszę znać się na tym, jak to będzie zrobione. To jest też ciekawe, że wiesz, bardzo często jak fotografujesz komercyjnie jakichś prezesów, nie prezesów, firm wchodzi na przykład na sesję i mówi, bo ja się interesuję fotografią. To jest hit. A ja się interesuję biznesem. Tylko ja robię zdjęcia, a pan robi biznes. Nie? I znowuż, to... Tak. No to są piękne rzeczy. Wojtku, na koniec chciałbym ci zrobić już tak bez gadania, dosłownie 5-10 zdjęć, umówmy się w ten sposób. Gdyby się na koniec co trzy poprosić w kapturze może, ale nie na koniec, na koniec, żeby tej twojej fryzury nie zepsuć przecież. Czego? Fryzury. Żartuję sobie oczywiście. Dobra, teraz chciałbym... Bo ja się w lustrze nie widziałem, wiesz, to może teraz od kiedy? Żebym powinienem zobaczyć. Chciałbym zrobić takie zdjęcie, w którym dasz energię płynącą prosto z ciebie do ludzi, do świata, tak na dziś, na ten moment, w którym ja ci to zdjęcie wykonam. Masz poduszkę? Chciałbym się spać. Kurczę, płynie coś dobrego, naprawdę, od razu to czuć, wiesz? Muszę mi wyobraziłem poduszkę. Jest coś takiego, kurde, stary, naprawdę, że mam ochotę cię teraz tak po prostu po ludzku przytulić. Ojej. Po tej rozmowie, stary, ej, ojej. Ale serio, pojawia mi się tu taki szczękości, że dałeś coś z siebie i to jakby widzę na zdjęciu. Bardzo ci dziękuję. Bardzo. Jeszcze raz. Dzięki wielkie. Dzięki. Bo...